Cześć, witajcie. Słuchajcie, chciałbym Was zaprosić na live'a dzisiaj, to znaczy w czwartek, 18 lutego, na mój kanał na YouTubie na godzinę 20:00. Chciałbym Was zaprosić na krótką podróż do Turcji. Opowiem Wam dzisiaj na żywo o tym, jak wyglądała moja podróż do Turcji, gdzie, jak można dojechać, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wjechać do Turcji, czy wyjechać z naszego kraju. Gdzie można pojeździć na tych nartach, jak, w jakim ośrodku narciarskim byłem, jak wygląda wypożyczenie sprzętu, jak wygląda infrastruktura, jak wygląda zaplecze hotelowe na przykład. Opowiem Wam, co warto zwiedzić, opowiem Wam o bazarze, drugim największym bazarze w Turcji. Opowiem o tym, czy w ogóle kierunek Turcja, kierunek narciarski, jako Turcja jest wart rozważenia, czy nie. Także serdecznie Was zapraszam na godzinę 20:00. Dzisiaj pamiętajcie na mój kanał na YouTube. Nie na Facebooku, tylko na YouTube. Także kto jeszcze nie śledzi mojego kanału, to serdecznie zapraszam z Facebooka na YouTube. Tam będzie ten live się odbywał. Tutaj z tej strony widzicie, odbywają się właśnie w tym momencie zawody pierwszego przejazdu na Mistrzostwach Świata w Cortina d'Ampezzo giganta kobiet. I Maryna Gąsienica Daniel pojechała genialnie, jest na siódmym aktualnie miejscu, z siódmym czasem po pierwszym przyjeździe, z niedużą stratą do Mikaeli Shiffrin, jedynie 0,6 sekundy. Także jest to wspaniała pozycja wyjściowa do drugiego przejazdu. Maryna znana jest z tego, bo udowodniła to już w zawodach Pucharu Świata, że w drugim przejeździe potrafi naprawdę pojechać genialnie i oby zdarzyło się to, co Maryna już pokazała, czyli potrafi wygrać drugi przejazd, mieć najlepszy czas drugiego przejazdu. Także trzymajcie kciuki, jak się spotkamy na live, będzie można do tego wrócić. Także widzimy się dzisiaj o godzinie 20:00 na moim kanale na YouTube. Kto jeszcze nie wie, to proszę szukać Ski Online, ewentualnie Jacek Ciszak, to na pewno znajdziecie. Aha, i jeszcze jedna taka prośba. Bardzo proszę, jeżeli macie już teraz jakieś pytanie dotyczące podróży, pobytu, cen karnetów, jakiekolwiek związane z wyjazdem do Turcji na narty, to bardzo proszę poniżej wstawcie te pytania. Będę miał czas po prostu się przygotować do odpowiedzi na te pytania, bo na live to różnie bywa, także zachęcam Was do zadawania pytań. Bardzo, bardzo chętnie na nie odpowiem w trakcie live'a. Także do zobaczenia. Jeszcze raz przypominam, YouTube, godzina 20:18 lutego. Dzisiaj spotykamy się. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, a ja już wracam do oglądania, bo naprawdę gigant jest emocjonujący. Na razie.